Pani kazała dzieciom przynieść do szkoły swoje domowe zwierzątka. Małgosia przyniosła kotka, Jadzia pieska, a Jasio przyniósł żabę. No i co ta twoja żaba potrafi, Jasiu? pyta pani. Trafi śpiewać, proszę pani. Jasio szturchnął żabę, a żaba na to. Uła! Jasio jeszcze raz szturchnął żabę, ale ona znowu. Uła! Wreszcie Jasiu się zdenerwował i uderzył pięścią o stół, a żaba na to na mera. Kolega z klasy powiedział Jasiowi, że wymyślił dobry sposób na szantażowanie dorosłych. Mówisz tylko, znam całą prawdę. I każdy dorosły głupieje, bo na pewno ma jakąś tajemnicę, której nie chciałby ujawnić. Odekscytowany Jasio postanowił wypróbować świeżo zdobytą wiedzę w domu. Podchodzi do mamy i mówi Znam całą prawdę. I dostał pięćdziesiąt złotych z przykazaniem, żeby nic nie mówił ojcu. Zachwycony biegnie szybko do ojca i mówi Znam całą prawdę. I dostał sto złotych z zastrzeżeniem, żeby nic nie mówił matce. Rozochocony Jaś postanowił więc wypróbować nową metodę również na kimś spoza rodziny. Nadarzyła się okazja, kiedy listonosz przyniósł pocztę nam całą prawdę mówi z szelmowskim uśmiechem jasio Tonosz poblad poczerwieniał, rzucił listy na ziemię, rozłożył ramiona i wzruszonym głosem wyszeptał w takim razie uściskaj tatusia.